Cześć wam i chwała! Żołnierze? Być może tak, zobaczymy, w kogo się wcielimy. Z tej strony Cocos Fly, a to jest Bioshock Infinite. Na moim kanale jeszcze w ogóle w to nie grałem, także wyłącznie ustawiłem sobie wszystkie opcje, jakie zaświtały w mojej głowie, że trzeba by ewentualnie zmienić i dopiero będę zaczynał grać. Także serdecznie zapraszam was do trzeciej części mojej ulubionej serii, czyli Bioshock, i mam nadzieję, że będziemy się świetnie razem bawić, także play game. Niestety gra jest wyłącznie w wersji angielskiej, także postaram się tutaj trochę tłumaczyć tej fabuły, bo nie każdy rozumie dobrze angielski, są też napisy, także no zobaczymy, jak to się nam uda. Pewnie za jakiś czas wyjdzie patch. Ustawimy sobie na hardzie. Jestem, tak, if you're very experienced with FPS games and enjoy challenge, start here, czyli jeżeli jesteś bardzo doświadczony w FPS-ach i lubisz wyzwania, zacznij na hardzie, także zaczynamy na najwyższym poziomie trudności, no bo co to dla nas? Ale zajebiście, wreszcie. Trzecia część Bioshocka. Prawie takie samo wprowadzenie jak w innych Bioshockach, czyli postarzanie napisu. Booker, czy boisz się Boga? Nie. Ale boję się ciebie. Umysł podmiotu będzie desperacko starał się stworzyć wspomnienia, które nie istnieją. I tutaj jakieś wybrzeże, 1912 rok. Standing? Not standing, rowing. Rowing? Hadn't planned on it. So you expect me to do Elizabeth? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. Ale płyniemy łódką, ale jest zajebiście, orety, ale jestem podjarany. The entire thought experiment. Excuse me, how much longer? Tak jak w pierwszej części zaczynamy na morzu, otwieramy jakiś pakuneczek. Uuu, Luger, to się chyba tak nazywa ta broń. To jest Elizabeth. A. Było tam napisane na odwrocie, bezpiecznie dostarczyć do Nowego Jorku. Czyżby to latarnia znana z pierwszej części? Latarnia prowadząca w głąb Rapture. Nie wiem. Tam nie było słupa telegraficznego. Okej. Taki mały tutorial, że tak powiem. Będzie. Oh yeah, bring it on! No dobra. Hey, somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Dobra. Właśnie się zapytałem, czy ktoś będzie na mnie czekał. Booker. Przygody Bookera. Ciekawe, czy tutaj są jakieś znajdźki. Nie, to nie jest ta latarnia z pierwszej części, zdecydowanie. O! O, jakaś kasiora! No popatrzcie, przeszukujemy F-ką, a nie E. I tutaj chyba waluta, czyli srebrny orzeł. Już jakieś osiągnięcie. Monety w poduszce, 1 na 200. Ale jest te, ale mamy nosa do hajsu! Ohoho. Ciekawe, co się znajduje tam dalej. No, grafika jest bardzo w porządku na Unrealu. Bring us the girl and wipe away. Przenieś nam dziewczynę, przyprowadź nam dziewczynę i zlikwiduj swój dług. Of thy sins. Tutaj nie wiem, chyba trzeba się obmyć z grzechu. Taki napis jest. O, jaki przystojniak! No chyba jednak Booker się nie będzie obmywał z grzechów. Może nie zgrzeszył. Co wątpię. Alright. I tutaj
paka, puszka, fasolek. Nie wiem, co to wypiłem właśnie. Przedmioty nam migocą. Jest to włączone. Jakoś dziwnie mi się na razie myszką rusza. Częściej czuło się z porządku. No, można użyć telefonu. 911. Nie, nikt nie odpowiada. Dzwoniłem do cioci, ale kurczę, się nie dodzwonię chyba do niej. Bądź przygotowany i on jest na swojej drodze, musisz go powstrzymać. C. Ciekawe, mnie muszę powstrzymać? Mnie się nie da powstrzymać. Jestem niepowstrzymywalny. O, bo patrzcie, kurne, jakie mam długie łapy, już stąd przeszukiwałem. To coś, dobra, płatki i kasiura, srebrne orły. Nikogo tutaj nie ma. Chyba coś się tutaj stało. Ostry burdel. Dobra impreza. Może byli tutaj obcy. Zlewu też możemy użyć. Zimna, gorąca woda. Whatever. No to idziemy dalej. Do jakiegoś... na jakąś ziemię zabiorę cię. To jest napisane jeszcze w takim archaicznym języku. Archaicznym stylu angielskim. The. Oh. Nie rozczaruj nas. No. No, jednak chyba faktycznie musimy tą Elizabeth dostarczyć i to jak najszybciej. Albo spotka nas taki nieprzyjemny los. Strzał w głowę. Boom, headshot! O, buszka. Co tu jest napisane? Na nowej ziemi edeńskiej zasadzę cię. Dobra. Jakieś roślinne aluzje. Może Booker jest pół rośliną, pół człowiekiem. Dobra, to mi wygląda na windę do nieba. Zaraz się pewnie dostaniemy do tytułowej Kolumbii. Znaczy nie tytułowej, ale do Kolumbii. Kasiora jak najbardziej. Na pewno się na coś przyda, na jakieś upgrade'y, czy coś takiego. No i cóż... no ta... Nie wiem, czy tutaj klasę jakąś wybieramy? Tutaj jakby mag, tutaj jakby wojownik, a tutaj jakby... Dobra, zawsze lubiłem grać takimi magami, coś. A, okej, dobra, to nieważne, to jest zagadka. 1, 2, 2, 1... Ale jestem zajebisty w rozwiązywaniu zagadek. Coś przypomina. Zajebiste. Jakby jacyś obcy wzywali. Wiem, że to jest winda. Na muzyczka. A, zdawało mi się. Jezu, co oni pertraktują ze sobą? To są jakieś wieloryby, kurczę. No wiem, że winda do nieba, bez kitu. Ale to będzie raczej kapsuła, którą się tam wystrzelę. Dobra, chyba chcą, żebym usiadł na tym wymyślnym krześle. No i co? I rozpoczynamy! 3, 2, 1, and... And... Boże, on tak obrócił głowę. And... O kurde. Lift off! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, jeszcze nie lift off, spaliłem. Zajebiste. Halleluja! 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 No
Dobra, zostawię was tą piękną muzyką i tym wspaniałym widokiem. Zgaduję, że spadochron się otworzył w mojej pięknej kapsule. Lata 20. Jakieś dziwne flagi Konfederacji? Nie wiem. Znaczy, na pewno nie Konfederacji. No, Ameryka to procentowo. No. Odblokowane osiągnięcie zapisane w chmurach. No i przyślemy swojego zbawcę do nas. Nie wiem, kto podniesie palec na nasze ocalenie. Ten nie zaznał od nas litości. Okłamali nas nawet w Edenie. Ostatnia szansa na odkupienie. Dobre rymy nie są złe. Teraz tobą zabawię się. I prorok poprowadzi ludzi, lud do nowego Edenu. I chyba wylądowaliśmy w nowym Edenie, moi drodzy. Pięknym amerykańskim Edenie. American Dream, jak to się mówi. Wita nas piękna muzyka i niebiański obraz. Jak ty mogłeś, idioto, swój pistolet wypuścić, no? Za paskiem go trzymałeś, czy co? Znajdź drogę do miasta. N, czyli map... A nie, o, taka nawigacja. A odgłosy z zadania, jak się włącza zadanie, są takie same jak w Bioshocku 1. I przypuszczalnie 2. Czy czujecie tą wielkość tego miasta? Tą wspaniałość? Amerykański sen wreszcie się ziścił? Nasienie proroka będzie siedziało na tronie i utopi w płomieniach góry ludzkie. Nasienie proroka, czyli jakiś syn albo cokolwiek innego. Może być córka, może Elizabeth właśnie.